Witamy Państwa serdecznie. Ostatnia niedziela października, godzina 10, kanał sportowy. To jest dobry czas, żeby porozmawiać o futbolu, bo cały czas dzieje się bardzo dużo, a ludzie spędzają te weekendy na stadionach, przed telewizorem, telefonem, a także iPadami. Nasi eksperci, Marek Jóźwiak, witam serdecznie. Dzień dobry. Robert Podoliński. Dzień dobry. A także elegancki, gotowy już na niedzielną mszę, Tomasz Kłos. Witam. Dobra. Słuchajcie, no my się dobrze prowadzimy, ale po sobocie pan Marek może otworzyć, bo tutaj zapomnieliśmy otwieracza. Proszę zobaczyć, jak to się robiło kiedyś w garażu. Za czasów gry w Legii, błyskawicznie, nie trzeba było czekać na obsługę. Panowie, zaczynamy od wielkiego tematu. Wielki Jude Bellingham. Real Madryt wygrywa klasyk z Barceloną. Natomiast no, ten mecz miał różne oblicza i przy odrobinie szczęścia, większej skuteczności Barcelony, zwłaszcza w pierwszej połowie, wcale tak to spotkanie nie musiało się skończyć. Tak, ja bym podzielił ten mecz na dwie połowy. Do 60 minuty i po 60 minucie, kiedy Carlo Ancelotti dokonał zmiany. Camavinga wszedł, Modric i José Leo, no to ten mecz w ogóle nabrał innego jakby wymiaru. Wszedł szef orkiestry i zaczął Real Madryt od razu inaczej funkcjonować. No i Jude Bellingham, tak jak wspomniałeś. To jest gość z innej planety, którego nie ma w meczu i raptem budzi cały Real, a przede wszystkim cały stadion na Barcelonie i ludzie, myślę, że przyszli jego oglądać. Po części Gaviego, który był również kapitalny w tym meczu, natomiast to dzisiaj mówi się o Bellinghamie, a nie o Gavim. Trzeci doppelpack w tym sezonie tutaj wywalczony przez Jude'a Bellinghama. Te statystyki, liczby, które państwo widzieliście, one są po prostu z innej planety. To jest 10 meczów ligowych, 10 goli. Do tego dochodzą asysty. To są też 3 mecze w Champions League i 3 bramki Jude'a Bellinghama. Już w momencie, kiedy przyjeżdża do Dortmundu, zdawaliśmy sobie sprawę, że no, tam musi być coś niezwykłego w środku, nawet nie śledząc występów w Championship, bo przyjeżdżał jako piłkarz 17-letni, którego numer zastrzeżono w Birmingham City. No więc zaczęliśmy się mu przyglądać w Bundeslidze. Słuchajcie, on skończył tę przygodę w Niemczech z liczbą 132 spotkania w barwach Dortmundu, 24 gole, 25 asyst, ale to nie wszystko. Ci, którzy byli z nim blisko, nawet nasz Łukasz Piszczek, podkreślali od początku nieprawdopodobne zdolności przywódcze. Można powiedzieć, taki urodzony kapitan. On potrafił reprezentantów Niemiec, którzy mieli po 30 lat, rozstawiać po kontach. 103 miliony euro transfer do Realu. No i na pewno jest centralną postacią tego nowego rozdania, do tego po prostu goalscorer. Słuchaj, no słysząc tą kwotę i powiesz, że się opłacało, to brzmi jak abstrakcja. To za darmo. Życzyliśmy, ale opłacało się. To za darmo. No i spłaca się. Mieliśmy przyjemność komentować mecz chyba z Chelsea, prawda? Kiedy mecz mu nie wychodził, a i tak wiedziałeś, kto jest dyrektorem. Wiedziałeś, kto tam w tym sklepie nawet źle funkcjonującym rozdaje karty. Niewiarygodna sytuacja, dojrzałość, cechy przywódcze i co ważne, jak silne są te cechy przywódcze oprócz umiejętności piłkarskich, świadczy to, kogo potrafił sobie podporządkować. On teraz dzieli i rządzi, a ta walka, szczególnie w pierwszej połowie z Gavim, była naprawdę fajna. Gavi nie był tam absolutnie na straconej pozycji. No później niestety pan dyrektor środka pola włączył drugi bieg i odpalił. Przepiękne uderzenie. Tutaj można by się zastanawiać, co jeszcze w bramce mógł więcej zrobić bramkarz Barcelony, ale pan piłkarz. Ja tak się zastanawiam, gdzie są jeszcze jakieś deficyty i słabsze punkty Bellinghama, bo to jest tak, zawodnik silny fizycznie, zawodnik, który jest mentalnie przygotowany do piłki na najwyższym poziomie, zawodnik, który potrafi asystować, zawodnik, który potrafi strzelić, ma wejście w drugie tempo w pole karne, ma uderzenie z dystansu, ma bardzo dobrze ułożoną... I jak tak mówisz, Mateusz, to miałem na myśli gościa z Brazylii. No właśnie. A on jest z Anglii. Tak, a on jest z Anglii. Patrzymy na 27-krotnego reprezentanta Anglii, bo on ma 20 lat, 27 spotkań na poziomie... Żeby trzeba było zobaczyć, czy na bramce, jak mu idzie, bo już na każdej pozycji może grać, no naprawdę. Za trzy dychy na bramce wyszedł. Chyba wszystkich... Cristiano Ronaldo, przychodząc do Realu, już był piłkarzem takim ukształtowanym, bo on szedł z Manchester United, ale on no tutaj idąc w tak młodym wieku i mając takie cechy, co powiedzieliście, cechy przywódcze i to, co on pokazuje na boisku, to, co swoimi zagraniami
gdzieś tam inspiruje innych zawodników, zwłaszcza jak nie idzie, bo to ten wczorajszy El Clasico to było moment taki, gdzie, jak Marek wspomniał, 60 minuty zmiana, ale też Bellingham włącza drugi bieg. On w pierwszej połowie już paroma zagraniami pokazał, że coś się będzie w tym meczu działo. Słuchajcie, mamy teraz człowieka, który zna hiszpańską ziemię i to nie z racji tylko tego, że jeździ na wakacje, tylko miał taki okres, powiedziałbym, kiedy występował w Hiszpanii w barwach Malagi. Bartek Pawłowski, Widzę Łódź, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Jak twoim okiem wyglądało to spotkanie? Czy jesteś zadowolony z poziomu? Bo my jesteśmy tutaj, widzisz, starsi ludzie w studiu, old school, pamiętamy te wielkie klasyki z Ronaldo, Figo, Zidanem, Roberto Carlosem, z drugiej strony też z wielkimi gwiazdami. Poziom meczu twoim okiem? No na pewno nie były to piłkarskie fajerwerki, tam nie było spektakularnych pojedynków jeden na jeden i ośmieszania przeciwników, wkładania siatek i niesamowitych zwrotów akcji w pierwszej połowie szczególnie. To troszkę były bardziej piłkarskie szachy. Widać, że jeżeli chodzi o odrobienie pracy domowej, to w pierwszej połowie Xavi na pewno zrobił to lepiej. Przygotował zespół taktycznie lepiej. Wykluczył najsilniejsze ogniwa Realu Madryt, bo nie było miejsca do tego, żeby mógł sobie tam powariować na boku Vinicius czy Rodrigo, czy nawet, że Bellingham gdzieś wszedł z drugiej linii i znalazł troszkę wolnego miejsca i zaczarował. Błąd, można powiedzieć, na początku spotkania, świetnie wykorzystał błąd w ustawieniu i w asekuracji Gundogan i Barca wyszła na prowadzenie. No ale facetów nie poznaje się po tym, jak zaczynają, tylko jak kończą, a to, co zrobił Ancelotti, jaki zwrot akcji, kiedy zaczął dokonywać zmian, reagować na sytuację na boisku, to było naprawdę spektakularne, bo każdy piłkarz, który wchodził z upływem czasu meczu z ławki Realu, podnosił jakość i pomagał zespołowi. No tu chodzi mi szczególnie o Kamavingę, który wziął też dużo, jeżeli chodzi o rozgrywanie akcji w ofensywie. Pierwszy jakiś groźny strzał sprzed pola w drugiej połowie, krosa, piłka wycofana przez Kamavingę, potem zaraz znowu gdzieś odwrócenie się z piłką, faul na nim, stały fragment gry dla Realu. No i cóż, no Modrić, można powiedzieć, że wchodzi już w późniejszym wieku, lekko podmęczony piłką nożną, a znowu gdzieś dużo przypadku, ale magic touch, no i Bellingham strzela po jego dotknięciu piłki na 2-1, więc mówię, gdzieś początek z przewagą dla Barcy, no ale Real kończy ten mecz zwycięsko, a takie mecze jak El Clasico, to nie chodzi o to, żeby w nich fajnie pograć, tylko po prostu, żeby je wygrać. I Ancelotti ten mecz po prostu wygrał. No to mówisz magic touch, Modricie, ja myślę, że dopóki będzie chodził, to będzie zawsze potrafił grać takie magiczne piłki. Reprezentant Chorwacji, który cały czas z kadry nie rezygnuje. No bo odbywa się jednak ta przebudowa Realu Madryt, moim zdaniem bardzo rozsądna i też z zawodnikami jakościowymi, bo my oczywiście widzimy, że już Kroos no, jest na tej krzywej schodzącej, że ma swój wiek Modric, odszedł do Manchester United, można powiedzieć, w idealnych okolicznościach Casemiro. Swoje wygrał, bardzo dużo wygrał, a jeszcze klub za niego sporo zarobił. Są Tchouameni, jest oczywiście Bellingham i jest Kamavinga. Twoim zdaniem, Bartek, na taką piłkę na najwyższym poziomie światowym, Kamavinga, środek pomocy czy lewa obrona? Nie, no lewa obrona to wydaje mi się, że to nie będzie jego docelowa pozycja. On zdecydowanie lepiej czuje się w środku, mimo tego, że nie ma jakichś spektakularnych statystyk końcowych typu asysty albo gole. To są, myślę, te statystyki drugiego planu, jeżeli chodzi o tą asystę drugiego stopnia albo wyprowadzenie piłki. Ilość wprowadzenia piłki do sektora ofensywnego, to u Kamavingi wszystko pasuje, więc jeżeli mamy stawiać taką tezę, że Bellingham idealnie pasuje do Realu i Real będzie opierał swoją siłę ofensywną na Bellinghamie, wcześniej też wiemy o Viniciusie, tych dwóch piłkarzy, to tam nie może być więcej artystów, takich indywidualistów, którzy będą brali i decydowali. Tam są piłkarze, którzy muszą się dostosować, muszą zagrać pod nich i wydaje mi się, że Kamavinga może być też takim piłkarzem, który uzupełni to środek pola i będzie pracował właśnie na sukces Realu przez to, że będzie pracował na piłkarzy indywidualnych z przodu. Widzieliśmy Rolling Stonesów, no bo też wiemy, jaka jest współpraca Barcelony z firmą Spotify, nowa płyta tej wielkiej kapeli rockowej. Natomiast no, Vinicius przez wiele miesięcy był takim artystą, który był na liście przebojów na pierwszym miejscu, czy też na pewno zawsze na podium. No w tej chwili to jest taki artysta troszkę niezrozumiany. To jest artysta, którego płyty się nie sprzedają, jak patrzymy na boisko. Z czego to wynika twoim zdaniem? No cóż, Vinicius na pewno jest pierwszy raz w takiej sytuacji, że przychodzi kolejny
talent o takiej skali globalnej do klubu i on musi się teraz podzielić troszkę tym kawałkiem swojego tortu, bo do tej pory była gwiazda niepodważalna Benzema, z którą idealnie uzupełniał się Vinicius, współpracowali. Można powiedzieć, że większość bramek tych piłkarzy była przy współudziale drugiego z nich. Dzisiaj nie ma już Benzemy, więc pewnie pierwszy pomysł Viniciusa był na to, że to teraz on tu będzie rządził, no ale przychodzi Bellingham i pokazuje, kto na dzień dzisiejszy rozdaje karty. I teraz trzeba będzie umieć się po prostu tym spektrum, tym wszystkim, co nadchodzi, w jaki sposób podzielić. My tutaj przed tygodniem wyrażaliśmy, powiedziałbym, taką pewną wątpliwość, czy Robert Lewandowski na siłę, można powiedzieć, przygotowywany do tego spotkania, czy on będzie dobrze wyglądał, bo zawsze nam się kojarzył jako piłkarz, który najlepiej wygląda w momencie, kiedy jest, powiedziałbym, w takim uderzeniu, w rytmie meczowym, kiedy zgadza się ta fizyka, kiedy jest czucie boiska, piłki, przeciwnika, odległości. Oddał jeden strzał zza pola karnego niecelny. Te 30 minut twoim okiem Roberta w klasyku. Znaczy cóż, Robert to nie jest piłkarz typu Modric, typu jakiś playmaker. Robert to jest jeden z najlepszych, a przez pewien okres swojej kariery najlepszy napastnik świata i napastnik typu typowa dziewiątka, on musi żyć także z serwisu. W momencie, kiedy wszedł Robert na boisko, Ancelotti także dokonywał zmian. Ten ciężar gry przesuwał się z bramki Realu Madryt w kierunku bramki Barcelony. No, ciężko mi wyobrazić sobie Roberta, który gdzieś nisko na swojej połowie jeździ na tyłku, odbiera piłkę i sprowadza ataki. To jest piłkarz, który skupia na sobie uwagę piłkarzy defensywnych, no ale jeżeli nie ma tych dośrodkowań, nie ma prób piłek prostopadłych, to ciężko, żeby gdzieś obrońcy Realu byli szczególnie zafrasowani wtedy Robertem. Także jeżeli chodzi o Roberta, też nie sądzę, żeby w wieku, którym jest Robert, doświadczony piłkarz już, który zebrał tak wielką ilość sukcesów, żeby wypadnięcie z gry na, nie wiem, 3 tygodnie rzutowało na obraz jego gry, żeby on nie czuł się przygotowany. Wydaje mi się, że to raczej jest domena młodych piłkarzy, że gdy wypadają, a tych minut nie ma aż tylu tego doświadczenia, tej ogłady, tego obycia pod presją na boisku, to wtedy wiadomo, że może trochę się palić głowa, trochę może zadrżeć stopa w kluczowych momentach. O Roberta raczej jestem spokojny, także nie doszukiwałbym się tutaj jego słabego występu. Raczej po prostu okoliczności sprawiły na to, że on też nie mógł się zaprezentować jakby w skali swoich możliwości w tym spotkaniu. No to rozumiem. Tutaj już przenosząc się z podwórka hiszpańskiego na jeszcze wyższą półkę, czyli wracamy do ekstraklasy, że jeśli mówisz, że 3 tygodnie nie ma żadnego znaczenia, to zobaczymy wielki Widzew grający spektakularny futbol na tle Rakowa Częstochowa, no bo już chyba łodzianie stęsknieni są za piłeczką. No tak, Widzew na pewno potrafi grać spektakularnie, ale najbardziej spektakularnie potrafi zagrać na nerwach swoich kibiców. I jeżeli chodzi o sezon po awansie do Ekstraklasy, ubiegły sezon, to duża część zdobyczy punktowej i zwycięstw w ostatnich minutach spotkania, a także jeżeli chodzi o drugą rundę, duża część ubytków punktowych, także to ostatni fragment 15 minut, a szczególnie doliczony czas gry spotkania. Także kibicem Widzewa też trzeba umieć być, no bo jeżeli jest się kibicem Widzewa, to dużo się cierpi. Ostatnie pytanie, bardzo krótkie i proszę o zwięzłą odpowiedź. Widzew będzie trenera Myśliwca grał jak A, Real, B, Barca. C, Liverpool. Bartek Pawłowski, bardzo dziękujemy za wizytę u nas w Loży Piłkarskiej w Kanale Sportowym. Pozdrawiamy, dobrej niedzieli, Bartek, i zdrówka, bo pewnie tam tęsknisz troszkę już za murawą. Tak, dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Dzięki bardzo. To jeszcze kilka słów o Robercie Lewandowskim w tym meczu waszym okiem. Marek Jóźwiak. Wiesz co, ja tutaj się nie zgodzę z Bartkiem. Myślę, że ta przerwa, którą Robert miał, jednak wpłynęła troszeczkę na Roberta. Widzieliśmy takie czucie piłki, 2-3 straty, natomiast miał to uderzenie. Jedna z 16 rzeczywiście mógł to lepiej zrobić. Myślę, że jeśli nie jesteś zdrowy w tym wieku, a Robert dba bardzo o swoje zdrowie, to również wychodząc na takie boisko w tak ważnym meczu i w tak ciężkim momencie, bo wtedy Real przejmował inicjatywę i widać było, że Robert akurat wszedł w środek tego kotła, no to nie jest łatwo tak szybko wrócić, ale myślę, że to jest kwestia tygodnia, 10 dni, kiedy Robert będzie już regularnie w treningu, kiedy ten staw skokowy jego będzie funkcjonował już na pewnych obrotach i znów zaczniesz strzelać bramki w Barcelonie.
mnie. Bartek zdiagnozował bardzo, bardzo dobrze przebieg tego spotkania. Real miał bardzo mocną ławkę, Barcelona cierpi na ubytek kluczowych graczy, którzy albo nie trenują, przecież... Ze zmianami trafił Ancelotti. Powiedzcie mi, czy znacie kogoś, kto lepiej zarządza egoizmami i wielkimi piłkarzami niż Ancelotti? No, to jest kiedyś Del Bosque. I to chyba tyle, bo jeżeli teraz trzeba pogodzić Winiego i Bellingama, to jest odpowiedni facet na odpowiednim miejscu. Wracając do tej ławki, Real włączył drugi bieg, Barcelona nie miała kim, nie ma Pedriego, Frenkie de Jong nie ma, Robert Lewandowski wyrwany z kontuzji chyba troszkę na siłę, ta zasłona dymna, która była przed Grand Derby, nie zadziałała, bo trzeba było ciężko popracować. Real w tym meczu dysponował przede wszystkim szerszą kadrą, mam wrażenie. Panowie, to pójdźmy na chwilę na spacer pod Koloseum do Rzymu, tam jest legenda polskiego futbolu Zbigniew Boniek razem z nami, no na pewno inna pogoda niż w Polsce. Witamy serdecznie. Fantastycznie. Muszę powiedzieć, że właśnie się przygotowuję, biorę psa, jadę nad morze na dobry obiadek, bo jest naprawdę sympatycznie, ciepło, 18-20 stopni. Widzę dobre piłkarskie grono w studio. Tomek Kłos. Tomek, wiesz, że cały czas pamiętam tą twoją interwencję z Ukrainy na linii bankowej. Wiesz, że od tego zaczęło się to odkręcać w drugą stronę. No kiedyś są takie momenty. Zbyszek, to jest niepokojący komunikat. Dobry napastnik, trener i Mati sprawy ten, prawy obrońca, tak? Zbyszek, wiesz co, to jest bardzo niebezpieczne, bo ja też coraz więcej mam wspomnień z dzieciństwa, to podobno człowiek już naprawdę ma bliżej niż dalej, pamięta te rzeczy sprzed lat. To wcale nie jest to, tylko tak mówią ci, którzy nie wiedzą, na czym życie polega. Pamiętaj jedną rzecz, nie ma przyszłości bez przeszłości i nie ma wielkiej piłki bez pamiętania o tych, którzy tą wielką piłkę tworzyli, bo z czego się historia rodzi. Dlaczego my czasami jesteśmy niezadowoleni po jakichś meczach reprezentacji? Z prostej przyczyny, bo mamy wielką historię i chcieliśmy do niej nawiązać. I trzeba szanować tych, którzy tą historię robili. Nie mówię o sobie, ale o wszystkich innych, a Tomek jest jednym z tych, który w tej historii polskiej piłki brał udział. Słuchaj, dobrze mówisz. Dziękuję. Bo widzę, że miałeś pewnie to samo hasło w tej sali od historii, co ja w podstawówce. Kto nie szanuje przeszłości, nie jest wart przyszłości. Tak to gdzieś nam się... Jestem dzisiaj niewyspany, bo całą noc szukałem, co zrobił Najman, ale nie wiem, czy tam pobili go, czy on... Jak? To ja ci już szybciutko tutaj spieszę z informacją. Słuchaj, Najman przegrał pierwszą walkę na punkty z 40 kg lżejszym Lizakiem. Potem przystąpił do walki numer 2 z Ciosem. Ciosa wyniesiono na noszach, natomiast uwaga, poczekaj, Najman został zdyskwalifikowany za cios w tył głowy. Dzisiaj poinformował opinię publiczną, że rozważa złożenie protestu, bo tylko jeden cios był nieprzepisowy, więc już wiesz, co się stało z Marcinem. Marcin, to jak Marcin nas słucha, niech do mnie złoży protest. Ja go wysłucham. Czyli pierwszą przegrał na punkty, a drugą przez dyskwalifikację. Tak, no wygrał, ale przegrał, bo zdyskwalifikowany został. Szkoda. Sympatyczny gość. Wiesz, jak to jest, no czasem się przegrywa i czasem się przegrywa. No tak to bywa w życiu. Wczoraj klasyk Barcelona-Real, czy Calcio, czy Ekstraklasa? Co oglądał Zbigniew Boniek? Ekstraklasa. No nie, El Clasico i ligi zagraniczne, wiesz, doskonale. Mi wystarczy highlights, mi wystarczy troszeczkę najważniejszych momentów. Czasami, bardzo często oglądam mecze pucharowe, natomiast no, nie oglądałem meczu Barcelona-Real, się przyznaję, bez bicia. Oglądałem mecz Ruchorzów, Śląsk-Wrocław. I tam się zdarzyła rzecz, która się nie ma prawa nigdy zdarzyć. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał ten mecz oprócz mnie, chyba nikt. Ja oglądałem. Oglądałem. Pamiętacie rzut karny dla Ruchu, który prawdopodobnie był, ale sędzia zrobił coś, co nie ma prawa zrobić. Bramkarz wybija piłkę i wpada na obrońcę i można powiedzieć, że robi faul, ale sędzia nie gwiżdża faulu. Idzie 10 sekund, 12 sekund akcja, sędzia dochodzi do wniosku, że zawodnik, który został przez bramkarza, że tak powiem, staranowany, ma problemy z oddychaniem, przerywa grę, słusznie, i nie dowód dyktuje rzut karny. To jest rzecz, która się nie ma prawa zdarzyć. Sędzia może pójść, jeżeli jest zawołany na VAR, obejrzeć VAR, zobaczyć, czy nie popełnił błędu i dać rzut karny. Natomiast no nie, pierwszy raz w życiu widzę, żeby sędzia po 12-15 sekundach odtak sobie samowolnie dał rzut karny. A może dostał na słuchawkę z VAR-u właśnie podpowiedź? Nie mógł dostać. Jeżeli dostałby na słuchawkę z VAR-u, to na słuchawce z VAR-u nie ma hasła, jest karny. Na słuchawce z VAR-u może być karny. Słuchaj,
nie gwizdnąłeś rzutu karnego, idź to obejrz, bo według nas są przesłanki. Nie może jak VAR mu powiedzieć, ty, weź, zmień decyzję, dyktuj rzut karny. Mhm. To jest absolutnie nie do przyjęcia. To jest rzecz, która się wczoraj zdarzyła i muszę powiedzieć, że sędzia chyba wiedział, że popełnił błąd, nie dając karnego, bo według mnie karny mógł nawet być, ale logistyka i samo wdrożenie tego karnego to jest wbrew jakimkolwiek regulaminom. Natomiast potem robił, miał seryjne błędy, które wynikały pewnie z tego, że piłkarze zaczęli być nerwowi, piłkarze nie wiedzieli, o co chodzi. Piłkarze mówią, pan, jak pan, nie, to było widać nawet na raz, jak pan, nie gwizdnął pan karnego, nie gwizdnie pan niczego, nie stąd nie zdołał po 10 sekundach, od tak sobie pan zmienia decyzję. Jakbyście zobaczyli tą dynamikę, on tam idzie, patrzy, zawodnik leży na ziemi i potem wskazuje na punkt karny. To są rzeczy, które się nie powinny zdarzyć, aczkolwiek ja uważam, że wynik 2-2 wynikiem prawie słusznym i ten rzut karny ewentualnie się należał. Natomiast nie może czegoś takiego się zdarzyć. Kiedyś widziałem jednego sędziego, który gwizdnął faul w momencie, kiedy zawodnik strzelał z 20 metrów, piłka wpadła potem do bramki i sędzia uznał bramkę. To jest też nieprawdopodobne. Nie może po gwizdku sędzia uznać bramkę. Tu też według mnie popełnił duży błąd, ale trzeba będzie nad czymś pracować. Także ja oglądam polską ligę. Ja muszę wam powiedzieć, że mnie bardziej rajcuje nasza liga. Zbyszek, to kilka takich spraw można powiedzieć. Nie, Lewandowski, to ja się was pytam, wiecie, że tam mówiłeś, że Robert bez formy, tak? Że mu się piłka od nogi odbijała. Czy tam takie wiesz, no. To, co do Roberta, to ja, my tutaj mamy jakby różne spojrzenie. Mi się zawsze wydaje, że on wygląda najlepiej, kiedy gra często. Absolutnie. Kiedy czuje się w takim, powiedziałbym, uderzeniu, w rytmie, wtedy ma zupełnie inne czucie piłki przeciwnika, odległości, także no, wrócił, prawdopodobnie ci medycy, fizjoterapeuci robili wszystko, żeby go postawić, żeby miał jakby szersze pole manewru Xavi w tym spotkaniu, ale na pewno widzieliśmy lepsze mecze w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Ja bym się chciał troszkę cofnąć, to znaczy ta przeszłość bliższa, Raków Legia w ostatni czwartek. Jak ty spoglądasz na tę przygodę Rakowa, mistrza Polski w Lidze Europy? Bo to są tacy rywale tak naprawdę z półki Champions League. Atalanta czy Sporting Lizbona. Pierwszy punkt Rakowa. Ja patrzę w innym kontekście. Wiadomo, w fazie grupowej nasze drużyny z zawodnikami, którzy mają i w Conference League, i w Europy League, są zawsze na dużym ryzyku. Mogą mecze wygrywać, mogą mecze remisować, mogą mecze przegrywać. Ten gap pomiędzy naszymi drużynami, drużynami, z którymi grają, nie jest wcale aż taki duży, aczkolwiek no, w przypadku Rakowa, można powiedzieć, przeciwnicy nie są łatwi. Natomiast śmiać mi się chce i krytykuję tych, którzy uważają, że nam Conference League i Europa League do niczego nie jest potrzebne, że liczy się tylko Champions League. Dlaczego? Bo my budujemy tam swoją przyszłość. Tak jak jakbyśmy kiedyś powiedzieli na początku, przyszłość polskiej piłki reprezentacyjnej zbudowana przez sukcesy, tak dzisiaj każde zwycięstwo Legii i Rakowa powoduje, że my w klasyfikacji się przesuwamy. Już dzisiaj jesteśmy chyba na 21, czy 19, czy 20. 20 miejscu dzisiaj jesteśmy. Dzięki tym wynikom my za rok, dwa, jeżeli będziemy dalej tak grać, możemy wpaść na 15, 14 miejsce. Co to nam da? To nam daje jedną drużynę bezpośrednio w Europie League. Późniejszy start w Conference League. Jeżeli idziemy do 12, 13 miejsca, to będziemy mieli bezpośrednio jedną drużynę w Champions League. 15 miejsce daje nam dwie drużyny w Lidze Mistrzów. Brawo. I teraz co to powoduje? Jeżeli my będziemy mieli drużynę w Lidze Mistrzów, to są naczynia powiązane, to wtedy tak. I będzie większy kapitał do nas przychodził. Będą zainteresowani ludzie inwestować pieniądze w piłkę, bo ta piłka będzie na dużo wyższym poziomie. Zawodnicy dobrzy, lepsi będą chcieli do nas przychodzić grać, bo grają nie w drużynę, która gra tylko ligę, jakąś Conference League, ale też grają w Champions League. Czyli trzeba się cieszyć z tego, co jest. Legia, brawo. Muszę powiedzieć, po tych takich troszeczkę meczach nieudanych, ligowych, zwycięstwo zawsze cieszy i też stawia Legię w dobrej sytuacji, bo Legia dzisiaj jest w znakomitej sytuacji, żeby wyjść po prostu z grupy. Natomiast Raków to, co ugra, to, co zrobi, to trzeba im być absolutnie brawo, ponieważ wszyscy myśleli, że po rozstaniu się z poprzednim trenerem, że Raków będzie cierpiał, że Raków będzie w wielkim kryzysie, że nie będzie łatwo tą drużynę dalej prowadzić. Okazuje się, że każdy jak gdyby więcej daje od siebie i można tylko pozytywnie. Chyba troszkę, Zbyszek, tutaj jakby blokujesz przed ramieniem głośnik albo mikrofon, bo tak momentami nam tutaj troszkę znikasz, natomiast... Tak jak przy...
nikom. O, teraz świetnie. Odnoszę się jeszcze do sprawy reprezentacji. Michał Probierz, no trzeba powiedzieć, zrobiłeś z niego trenera. Blisko 500 spotkań na poziomie ekstraklasy. Młodzieżówka, teraz reprezentacja. 4 punkty wywalczone z Wyspami Owczymi i Mołdawią. No normalnie 4 punkty w 2 meczach to nie jest zły wynik. Natomiast akurat w tych meczach, po tym co zostawił Santosz, no to cały czas matematycznie jest mało i myślę, że Michał też ma poczucie niedosytu. Czy ty jesteś w gronie tych, pośród których jest Michał i uważasz, że jeszcze raz się uśmiechnie szczęście i w listopadzie będziemy świętować awans do Mistrzostw Europy, czy też to będzie potwornie trudne zadanie, zważywszy na to, jak dzisiaj ewentualnie mogą wyglądać mecze barażowe i skład tych baraży w marcu? Nie, że już kiedyś powiedziałem, że jestem z partii Michała, prawda, bo uważam, że po Santosie zatrudnienie Michała to był dobry ruch, tak samo jak dobrym ruchem pewnie ewentualnie byłoby zatrudnienie kogoś innego polskiego szkoleniowca, czy Marka Paprzyna, czy Skorzy, jeżeli byłby wolny. Natomiast no, trenerem może być jeden, wybrano Michała. Jestem absolutnie pozytywnie do niego nastawiony. Natomiast uwaga, bo wydaje mi się, że w tych 2 pierwszych meczach reprezentacja, pomimo że z Mołdawią naprawdę grali dobry mecz pod względem, że tak powiem, zaangażowania, kreowania, pressingu ofensywnego. Natomiast no, było dużo młodych zawodników. Wiadomo, tam gdzie jest młodość, to czasami jest szybciej się gra niż się myśli, bo trzeba było czasami troszeczkę pomyśleć, troszeczkę ochłonąć, policzyć do 5, nim się odda piłkę. Wydaje mi się, że ten mecz 2-1 albo 4-1 trzeba było wygrać spokojnie. Brak rezultatu powoduje krytykę. Jeżeli to by była drużyna, która grałaby, a na ławce siedziałby Santos albo ktoś inny, to pewnie krytyka była bardzo dużo. Michał ma kredyt zaufania, dostał kredyt zaufania społeczny od was, od krytyków, od nas ekspiłkarzy, od społeczeństwa i musi to wykorzystać. Natomiast wydaje mi się pomału, no, trzeba mecze wygrywać, bo żeby stworzyć sobie szansę, trzeba wygrać z Republiką Czech w Warszawie. To też nie będzie łatwy mecz. Natomiast ja mam nadzieję, że Michał będzie trenerem na dłuższy okres, ale żeby ten dłuższy okres był, to trzeba albo wygrać z Czechami, czekać na cud 3 dni potem w meczu z Mołdawią, Republika Czech, albo trzeba po prostu się zakwalifikować do Mistrzostw Europy poprzez baraże. Brak awansu spowoduje, że Michał też straci ten kredyt zaufania, bo to jest normalne, bo nie buduje się przyszłości i zwycięstw na porażkach, prawda? Buduje się na optymizmie, na wygranych meczach. Natomiast jeżeli nie damy sobie rady w tych następnych meczach z Republiką Czech, albo potem nie mówię już o barażach, te baraże mogą być różne, mogą być easy w pierwszej rundzie, bo możesz grać ze Estonią w domu, a możesz też pojechać do Włoch grać z Włochami, jeżeli Ukraina zajmie w grupie drugie miejsce, a nie Włosi. Także sytuacja jest dosyć napięta. Widzę, że Michał ma wielki entuzjazm, Michał chodzi, rozmawia, tłumaczy i to jest może dobre po tej erze Santosza. Natomiast no, Michał musi sobie zdawać sprawę, że trenera na koniec, jak każdego z nas, bronią tylko wyniki. Jak nie masz wyników, no to potem trudno cokolwiek mówić. Jeszcze chciałem króciutko 3 sprawy. Czy Nikola Zalewski będzie w tej chwili składał pozew przeciwko człowiekowi, który go no, oczernił? Ja mam takie wrażenie, że przez to pomówienie to prawdopodobnie odbiło się też jakby na takiej kondycji mentalnej i formie Zalewskiego, bo nawet jak przyjechał na młodzieżówkę i się wyczyścił, to i na młodzieżówce, i w tym meczu Romy, gdzie zobaczyłem takie akcje jak z Primavery. Podeszwa, lewa, prawa noga, nagle jakby odzyskał taki wigor. Rozmawiałem z jego menadżerem 2 dni temu, który mówił, że przygotowują już pozew, jakieś chcą 10 milionów euro, słyszałem, ale to wiadomo, że to jest tylko, to jest, ale pozew robią, no bo pozew trzeba robić, bo inaczej jakbyś nie zrobił pozwu, to znaczy byś to gdzieś tam akceptował. Natomiast rzecz dziwna, co się stało, że w momencie, kiedy go, że tak powiem, oszkalowano i zacząłem to o tym mówić, ja widziałem, gdyby totalnie zmienił swoją obecność i formę na boisku, bo w ostatnich meczach naprawdę, muszę powiedzieć, był dobry, był Nikola Zalewski ten sprzed 6-7-8 miesięcy. W meczu reprezentacji U21, w tym drugim meczu, no to był man of the match, zdecydowanie. Z Romą przyjechał, też grał dobrze, natomiast no, oczernili go, natomiast to nie jest tak, to nie jest, ja bym powiedział tak, korona, no to nie jest żaden dziennikarz, to jest jakiś tam człowiek, który żyje gdzieś tam na marginesie, paparazzi, taki, siaki, owaki, gdzieś tam kiedyś ludzi, że tak powiem, ścigał, chciał pieniądze. A też cię kiedyś gonił i coś szukał na ciebie haków?
No mnie szukają haki wszędzie, ale jeszcze nie znaleźli. ciężko na pozytywnych ludzi znaleźć haki, prawda? Ale ci powiem jedną rzecz, że ale to jest pewien problem. To jest pewien problem dzisiaj tej młodzieży, która piłkarzy, sportowców, którzy właściwie 3-4 godziny dziennie uprawiają sport, a potem cały czas są przed iPadami, przed komputerami, prawda, gry, FIFA, Netflixy. No i czasami może też się spuścić na coś, co jest nieprawidłowe, czego nie powinni robić. I powinni sobie zdawać sprawę, że robią wykonują najpiękniejszy zawód świata, który jest przedłużeniem marzeń dzieciństwa i nie warto sobie karierę niszczyć, nie warto w ogóle w to wchodzić. Trzeba to zostawić normalnym, fajnym ludziom, którzy mają do tego prawa. Ty do tego nie masz prawa, to więc tego nie musisz robić. Pierwsze pytanie. Drugie pytanie? Drugie pytanie dotyczy Pawła Dawidowicza wczoraj na tle Juventusu Turyn, bo no niefortunna interwencja, natomiast myślę, że pokazał dobrą formę i tak jak może się spodziewać korona pozwu, tak chyba jednak dostanie powołanie na następne mecze Paweł Dawidowicz, no bo wydaje mi się, że to miał być fundament, to miał być taki lider defensywy Michała Probierza. To jest największy problem naszej reprezentacji, bo żeby wygrywać trzeba mieć fundament, a fundamentem jest zawsze dobra gra w obronie i obrońcy, prawda? I w ostatnim meczu reprezentacji, jeżeli się nie mylę, no to grał Peda, Kiwior, Kędziora. Ale jakbyś wystawił Wieteskę, Dawidowicza i Bochniewicza, to nie wiadomo, kto wygrał lepiej, prawda? Trzeba, że tak powiem, dokonać jakiejś selekcji, na kogoś postawić i wszyscy, i drużyna też musi być przekonana, że tych trzech, czterech, które gra z tyłu, to jest nasz fundament, który powoduje, że możemy się od niego odbijać, możemy pójść do ataku, możemy pójść do gry ultraofensywnej. Dawidowicz, no ja muszę powiedzieć, jest jeden problem. Ja go obserwuję od wielu lat, bo jest tutaj we Włoszech. Za każdym razem, jak ma przyjechać na reprezentację, to podobnie jak Kreca. Zawsze coś się z nim dzieje. Albo nie wiem, co jakieś przeznaczenie losu, ale zawsze jakiś problem. A to szczyknie go w mięśniu, a to tamto, a to siamto. I prawie nigdy nie jest do dyspozycji. Szkoda, bo jest to piłkarz, który ma inteligencję. Jest to piłkarz, który potrafi myśleć za innych na boisku. Potrafi znakomicie podwoić krycie. Ty mówisz, że wczoraj niefortunna interwencja. Nie, no to ta bramka, to dobrze zagrał Milik, uderzył, bramkarz gdzieś zamiast ją łapać, nabił Dawidowicza, zawodnik. No zdarza się. To są rzeczy absolutnie... Słuchaj, ostatnie pytanie, bo muszę powiedzieć, ja w tym nie widzę większego sensu. Wyraziłem swoje zdanie, potem gdzieś to zostało tak troszkę rozdmuchane, bo Grzegorz Krychowiak, wiem jak wyglądała ta historia. Michał do niego zadzwonił, Grzegorz potem ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery, ma 100 meczów tak jak Grzegorz Lato. Jeśli chce przyjechać na zgrupowanie najbliższe, to bardzo proszę, należy mu się celebra, koszulka, stadion na stojąco, fajne jakby tutaj pożegnanie, fajne przyjęcie. Natomiast no dostaliśmy taką informację, że przymierzany jest do występu z Łotwą, żeby się pożegnać. Zastanawiam się po co. Większość jego kolegów, z którymi rozegrał kilkadziesiąt meczów, już pewnie wyjedzie, bo będzie sprawdzał sobie innych zawodników Michał Probierz. Mecz na pewno o innym ciężarze gatunkowym, z innym zainteresowaniem mediów. No poza tym, wystawiając Krychowiaka, kogoś musisz nie wystawić i znowu sobie zabrać miejsce. Jak ty do tej sprawy podchodzisz? Mi się wydaje, że ja bym to na spokoju, bym zrobił bardziej spokojnie. To nie jest tak, że jak ktoś zdecyduje, że kończy karierę piłkarską w reprezentacji, to trzeba go pożegnać w dwóch, trzech, czterech miesiącach od razu przy najbliższym meczu. Wydaje mi się, że dobrym meczem do pożegnania ewentualnie... Pamiętam, jak żegnaliście Dudka po latach. 40 lat miał w Krakowie. Brawo, no ale to było wynikało z tego, że poprzednicy o tym nie myśleli, prawda? My się chcieliśmy naprawić to, co poprzednicy nie zrobili, bo Dudek na pewno zasługiwał na pożegnanie. Natomiast ja uważam, że Krychowiaka pewnie lepiej byłoby pożegnać i przy pełnym stadionie, na stadionie narodowym, w momencie jakiejś takiej, można powiedzieć, pozytywnym, że nie wiem, na jakąś wielką imprezę, gram jakiś mecz towarzyski i tak dalej, że nie ma się co spieszyć. Natomiast to, co zdecydują, to, co zrobią, no to trzeba akceptować i my do tego przywiązujemy wielką wagę. I ja muszę powiedzieć, że we Włoszech żyję od 40 lat i rzadko widziałem, żeby żegnano zawodników tak szybko i z taką pompą, jak my to robimy w Polsce, bo u nas prawie każdy zawodnik ostatnich 8-9 lat, który na to zasługiwał, był pożegnany zawsze w wielki, duży, piękny sposób, a ci, którzy w tej reprezentacji byli, zaistnieli, to pamiętam Broży i kilku innych, nawet przed ważnym meczem zostali
przywitani na murawie, dostali okolicznościowy obraz z koszulką, z ilością meczów, że tak powiem, z wyliczaniem, w jakim meczu grali, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, to mamy bardzo to dobrze zrobione. A czy go pożegnają w meczu z Łotwą, czy ja bym to zrobił przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy, jeżeli pojechalibyśmy. A jak nie, no to potem jest mecze, są Liga Narodów, jest tym bardziej, że Grzegorz cały czas jest czynnym piłkarzem, czyli tu nie ma takiego problemu, że musisz kogoś, że tak powiem, z piłkarskiej emerytury ściągać. Dobra, ostatnie pytanie bonusowe. Czy widziałeś walkę Tyson Fury i Francis Ngannou? Nie widziałem, ale mówią, że podobno przekręt, tak? No, walka bardzo równa. Tyson Fury na deskach, posadzony w trzeciej rundzie przez byłego mistrza UFC kategorii ciężkiej. Do tego niezabrany punkt Fury'emu za uderzenie łokciem Kameruńczyka. Bardzo ciasny wynik punktowy. Jeden sędzia, 95-94 Ngannou, 1-95-94 Fury, tak? Ja cały czas mówiąc to, kończąc to jakimś takim pozytywnym aspektem i żegnając kolegę Wodarczyka, Tomka Kłosa, trenera i ciebie, ja cały czas po cichu liczyłem, że jednak widać, że jest krucho teraz w tej wadze ciężkiej, bo właściwie najlepszym takim technicznym jest Usyk, ale to nie jest jego waga. No cały czas liczyłem na Neymana, że się przełamie. Dwóch położy, odprawi do szpitala i że będzie miał szansę. Tu piach. Widzę, że dwa akcenty humorystyczne na koniec. Pierwszy dotyczący Neymana, drugi to jest Robert Podoliński, nie Tomek Włodarczyk, ale podobni w sumie. O Marku było, dobra. Słuchaj. O Marku. Mnie pan prezes poznaje. Tomek Podoliński, znam go bardzo dobrze. Tomek Podoliński. Jest nowy ekspert Tomasz Podoliński. To jest przyszłość polskiego dziennikarstwa. Zibi, słuchaj, nie zabieramy czasu, prosto spod Koloseum Grande. Zibi Boniek, to pewnie rzymskie słońce już jest wysoko, także dobrego spaceru, dobrego dnia życzymy, kłaniamy się z Warszawy, pozdrawiamy Rzym. Pozdrawiamy. Buziaki, do widzenia. Tomku Podoliński, co? Robert prezes powiedział, mikrofon nie dojechał. Słuchajcie, no właśnie, to myślę, że jest jakby tutaj słuszne spostrzeżenie dotyczące czy Pawła Dawidowicza, czy Recy, bo moment dobrej formy, gdzie widzimy oczami wyobraźni jakby taki rzeczywisty wpływ na poprawienie jakości reprezentacji w kilku aspektach, na kilku pozycjach i tak trzęsiemy się, czy ci piłkarze dojadą, najczęściej jest komunikat w ostatniej chwili, kontuzjowany. Wodar jako były stoper wie. Tak, to dobra uwaga jest Zbyszka. Na pewno rzecz tak jest, bo zarówno w przypadku Recy, jak i Dawidowicza cały czas coś jest nie tak z jego zdrowiem. I to było już jak był w młody, jak grał w Lechii Gdańsk, to również te kontuzje gdzieś się pojawiały. Więc nie wiem, czy z czego to wynika. Być może bardzo to przeżywa i gdzieś to ma wpływ na jego... Na jego kontuzję, na jego urazowość, bo chłopak jest naprawdę kapitalny. Warunki fizyczne, szybkość, zresztą już grał w tej pracy polskiej i grał dobre spotkanie, więc myślę, żeby był to kolejny element w układance Michała Probierza, żebyśmy mieli kolejno środkowego obrońcę naprawdę na wysokim poziomie. A to nie jest jedyny o takim profilu, o którym Marek tutaj wspomina. Twardy, skurczybyk w polu karnym, świetnie grający jeden na jeden w obronie. Cały tak zestaw obrony. I szybki przede wszystkim. Szybki, bardzo nieprzyjemny. To prezes pewnie wiedziałby, Boniek wiedziałby najlepiej, to jest jeden z piłkarzy wymieniany w pierwszej trójce przez graczy ofensywnych we Włoszech, przeciwko któremu gra się najmniej przyjemnie, a my nie mamy takich stoperów. Są grzeczni, są świetnie wyprowadzający ostatnio. Zbyt grzeczni. No, ale wiesz, wczoraj 90 minut Kiwiora dostał szansę od Artety, natomiast no, znowu widać było elegancję, prezencję w grze do przodu, też bardzo fajnie jakby podwajał tę lewą stronę w rozegraniu, natomiast no, kompletnie jakby niesprawdzony w działaniach defensywnych, bo taki to był rywal. Więc Dawidowicz obok niego to byłaby jakaś... I też był ktoś ze sztabu wczoraj oglądając Janka Bednarka, który zaprezentował się bardzo dobrze, więc być może szykuje się też powrót do reprezentacji w listopadzie. Za chwilę sobie wrócimy do tych rozstrzygnięć personalnych, natomiast no, dzisiaj mnóstwo gości w loży piłkarskiej, jest też szef Rady Nadzorczej. O właśnie, wczoraj, słuchajcie, wczoraj w Riyadzie na ringu Gypsy King Tyson Fury, a u nas tutaj Gypsy, prezes Gypsy, Wojciech Cygan, witamy serdecznie. W bibliotece, pan prezes? Dzień dobry, Mateusz, dobre są żarty, ale które są raz powtarzane. No to tak, dobrze, to słuchaj, pomyślę, coś postaram się stworzyć koncepcyjnie oryginalnego, żeby nie powtarzać się. To tak, ja już wiem, jak ta stary taki dziad Tetryk, powtarzam te żarty, nie są śmieszne. Literatura duża, oczy mi uciekają za plecami. Co czytamy, panie Wojtku? A różne rzeczy czytałem, akurat ta literatura to dorobek nie jednego pokolenia, więc
Więc to nie jest tylko i wyłącznie moja biblioteka i moich zasób, ale dużo lekkiej literatury kryminalnej, zwłaszcza literatury polskiej. Dobra, to idziemy do bieżących spraw Rakowa-Częstochowa, bo myślę, że kilka tutaj historii trzeba doprecyzować i uściślić. Jest pierwsza bramka, jest pierwszy punkt i czy jest pierwsze zadowolenie w fazie grupowej europejskich pucharów w sztabie, w klubie? Jak odbieracie ten remis? Pewnie przed meczem, gdyby ktoś nam zadeklarował ten jeden punkt meczu ze Sportingiem Lizbona, pewnie wszyscy powiedzielibyśmy, że bierzemy to w ciemno. Natomiast z przebiegu meczu i z tego, co się wydarzyło w pierwszej minucie, ta czerwona kartka, wyeliminowanie napastnika Sportingu, to, co się działo w ostatnich minutach, gdzie tak naprawdę Sporting wybijał piłki, a my próbowaliśmy strzelić jeszcze jedną bramkę, to pewnie ten niedosyt pozostaje i ciężko mówić o takim pełnym zadowoleniu. Walczymy dalej, ten punkt na pewno nam dał to, że możemy dalej punktując liczyć na dobry koniec w tej grupie, bo pewnie bez tego punktu dzisiaj byśmy mogli się już zastanawiać nad tym, że jednak wiosna na pewno Rakowa w pucharach nie będzie. Ale zobacz, jaki to jest paradoks. Raków w wielu meczach jest tak dosyć bojaźliwy, schowany. Ja nie chcę być apatyczny, ale taki powiedziałbym bardzo ostrożny, skoncentrowany na gdzieś neutralizowaniu poczynań rywala. Natomiast no, dwa razy mamy taką historię, gdzie Raków wyrównuje. Mam na myśli Kopenhagę i teraz Sosnowiec, konfrontację ze Sportingiem. Czyli mówimy teoretycznie o sportowo najmocniejszych drużynach na poziomie Champions League. No jeszcze Atalantę możemy doliczyć, no, ale mamy drużyny na poziomie Champions League, grające w Lidze Mistrzów Kopenhaga i Sporting Lizbona i tam widać strach w oczach gości. Czyli takie dwa razy 15 minut, czy dwa razy kilkanaście minut i seryjnie są tworzone sytuacje. Jedna bramka zmienia jakby kompletnie podejście zawodników do meczu. Też miałem takie wrażenie, oglądając te ostatnie minuty z Lizboną, że trochę przypomina się Kopenhaga i to, co się działo w ostatnich minutach tamtego meczu. Czy to jest kwestia jakichś kwestii mentalnych? No pewnie tutaj musielibyśmy też pewnie poszukać czegoś. Natomiast no brakło nam tego i to jest najważniejsze, pewnie najsmutniejsze, że tej drugiej bramki nie zdobyliśmy i takiego meczu, który można było wygrać, nie wygraliśmy ostatecznie. Słuchaj, wiem, że na pewno jesteś wielkim dyplomatą i macie porozumienie z Sosnowcem dotyczące rywalizacji w europejskich pucharach, w tych fazach grupowych. Natomiast no nam ciężko nawet z pozycji widza, komentatora zaakceptować stan murawy, bo mówią o tym głośno Portugalczycy, mówią coraz głośniej o tym piłkarze Rakowa, chociaż pewnie są trochę dyscyplinowani przez klubowy management, nie? Nie są? Co się dzieje i co zamierzacie z tym tematem zrobić? No bo momentami to po prostu Igrzyska Olimpijskie w Calgary, tulupy i inne tutaj piruety działy się, mimo że nie na łyżwach, tylko w butach piłkarskich. Przyznam, że też przyjmuję to dużym smutkiem, dlatego że nie myślałem i myślę, że nikt z nas nie myślał, nawet oglądając tą murawę na wiosnę czy tuż przed rozpoczęciem tych rozgrywek pucharowych, że ta murawa do listopada de facto będzie wyglądała dalej tak samo. Ta zmiana jest tak naprawdę niewielka. Mówimy o delikatnej poprawie, która nastąpiła w ostatnich dniach i myślę, że tu jest dużo większy problem. Ja nie jestem jakby ekspertem od murawy, ale mam wrażenie, że tutaj większym problemem jest drenaż, większym problemem jest samo podłoże, na którym została ta trawa rozłożona, a nie sama trawa. Co możemy robić? Możemy rozmawiać z gilkiperami stadionu w Sosnowcu. Dajemy też swoich ludzi, którzy opiekują się na co dzień boiskiem w Częstochowie. Staramy się to boisko jak najbardziej do meczu doprowadzić, ale też wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo to boisko jest obłożone w tych dniach mecze, nie tylko pierwszej ligi, mecze międzypaństwowe, co na pewno nie pomaga w tym, żeby to boisko finalnie wyglądało dobrze. Mam takie wrażenie. Ale Wojtek, przepraszam cię, bo ja gdzieś, nie wiem, popytałem i ustaliłem, nie wiem, czy to jest prawda, że też jakby stan tej murawy od początku jest konsekwencją no tego, że tam się odbywały potężne rozgrywki zakładowe i po prostu wiele meczów rozgrywanych było po sobie przez wiele, wiele godzin i stąd też no, są problemy z tą murawą.
Pewnie tak, natomiast mówię, że tu z tego, co też mówią specjaliści, tutaj problem bardziej polega na podłożu, na takiej twardej glinie, która gdzieś nie przepuszcza wody, czy mało przepuszcza tą wodę, i tak naprawdę wrażenie jest takie, jakby się trochę grało na betonie, na którym jest trawa, jeszcze jak poleje woda, czy popada deszcz, to wtedy tak naprawdę faktycznie wygląda to trochę jak lodowisko. Co by może by więcej robić, to byli eksperci z UEFA, jakieś tam podpowiedzi z ich strony, ale boję się, że mecz z Atalantą nie będzie rozgrywany na dużo lepszej płycie. No tak, widzieliśmy pana Joe Woodcocka, który przyjechał ze specjalnej firmy na prośbę UEFA. Jeśli mówimy dzisiaj o Rakowie, to też jakby głośny temat jest odejścia dyrektora sportowego Roberta Grafa. Kibice pytają, więc my doprecyzowujemy naszą wiedzę, co było jakby powodem bezpośredniego rozstania. Ilu jest w tej chwili kandydatów? Czy jest ewentualnie już faworyt wyłoniony? Czy ktoś na dniach albo w godzinach najbliższych podpisuje kontrakt z Rakowem? I jakie są oczekiwania względem najbliższego okna transferowego? Dużo pytań i nie wiem, czy na wszystkie będę w stanie odpowiedzieć, ale na pewno w najbliższych dniach i godzinach nie będzie zawarta żadna umowa z nowym dyrektorem sportowym. Nie jest tak, że ten dyrektor został już wyłoniony i wybrany i czekamy tylko na ogłoszenie czy na podpisanie umowy. To na pewno taka sytuacja ma miejsce. Trwają rozmowy. Kandydatów jest kilku, może nie kilkunastu, ale kilku, z którymi rozmowy były, są lub będą prowadzone. Co było przyczyną rozstania z Robertem? O tym już mówiliśmy. Umowa Roberta wygasała. Jest czasami tak, że ktoś we wzajemnej współpracy chce więcej i oczekuje tego, że druga strona będzie robiła tak, jak ta pierwsza strona sobie tego zażyczy, a druga strona czasami chce podejmować inne decyzje, chce ma inną wizję, inne spojrzenie na pewne sprawy. Zostaliśmy się z Robertem w zgodzie, zresztą Robert dalej mieszka w Częstochowie i nie jest wielką tajemnicą, że dość często mamy gdzieś ze sobą kontakt, spotykamy się, rozmawiamy i po każdym meczu Rakowa podsumowujemy także jego okiem, jak to wyglądało. A czy brak zakontraktowania napastnika, tak jak na przykład Exposito, to była bezpośrednia przyczyna rozstania z Robertem, czy też gdzieś tutaj można powiedzieć mijały się takie generalne koncepcje budowy tego pionu sportowego, czy konkretnie pierwszego zespołu? Myślę, że sama sprawa Erika Exposito nie była bezpośrednią przyczyną, natomiast na pewno z tej sprawy można było wyciągnąć więcej i można było, mam takie wrażenie i takie wrażenie mamy też w klubie, że przy finale można pewnie było zrobić więcej. To nie mówię tylko o Robercie, mówię o wszystkich osobach, które były w klubie zaangażowane w ten projekt, żeby Erika pozyskać wcześniej niż ta sytuacja, w której Erik zaczął strzelać masowo bramki w Ekstraklasie, bo wtedy ta sytuacja była moim zdaniem już skazana na niepowodzenie. Ty jesteś, nie wiem, poddenerwowany, zawiedziony tym, jak mało dają ci piłkarze zakontraktowani w ostatnim oknie, no bo jednak to, co dzieje się dobrego w Rakowie, to jest cały czas zasługa tych, którzy są w tym klubie od dłuższego czasu. Wydane pieniądze na transfer Jeboły, no Cernaca trudno w tej chwili jeszcze oceniać, bo to jest młody chłopak, który ma być przyszłością i sportową, i finansową klubu, plus Sony Kitter, który miał być gwiazdą Rakowa. No naprawdę niewiele dali ci zawodnicy, jakby poza tą piękną bramką z Karabachem Kittera, to nie dali tutaj za dużo w kontekście udanej przygody w europejskich pucharach. Raczej cały czas to jest wszystko na barkach piłkarzy, których znaliśmy z Rakowa. To niewątpliwie masz rację i tak wygląda sytuacja. Pewnie możemy poszukiwać jakichś pierwszych sygnałów od Johna, asysty, bramka w lidze. Możemy szukać Plavsicia i powiedzieć, że jego występy na lewym wahadle są... To jest pozytyw jakiś. Pozytywne i z jakimś tam małym plusem. No ale finalnie... Z naciskiem na mały. Nie chcę mówić, jak bardzo ten plus jest duży, ale faktycznie to nie jest jeszcze to, czego do końca oczekujemy. Natomiast to też nie jest tak, że my w połowie rundy czy w dwóch trzeciej rundy będziemy podsumowywać to okno. Dajemy szansę chłopakom. Mam wrażenie, że Ante Cyrnac jest gdzieś tam na fali wznoszącej i może być tak, że kilku tych zawodników jeszcze do końca rundy się pokaże, a jeżeli się nie pokaże, to pewnie trzeba będzie podejmować jakieś decyzje, zastanawiać się, co robić dalej. Natomiast ja też nie mam wrażenia, że okno letnie to będzie jakiś duży ruch ze strony Rakowa. Ale też tutaj jakby no nie możesz w 100% stwierdzić, że wszyscy, którzy przyszli w oknie letnim,
zostaną na rundę wiosenną i nie wyfruną oknem zimowym. Nie mogę tego powiedzieć, bo jakby sytuacja na rynku jest dynamiczna i pamiętajmy też o tym, i ja o tym wielokrotnie mówiłem, że jeżeli chodzi o listy zgłoszeniowe do Ligi Polskiej, do Ekstraklasy, to one są dość mocno wypchane. Jeżeli będziemy chcieli pozyskiwać kogoś, to pewnie będziemy musieli się też kogoś pozbyć, a nie wiemy, czy pojawią się jakieś oferty, czy będziemy mogli kogoś sprzedać, czy pojawi się taka oferta, o której myślimy i o którą chcielibyśmy zaakceptować za któregoś z piłkarzy, czy będziemy musieli zastanawiać się nad tym, żeby niektórzy zawodnicy, którzy mają ważne kontrakty, i to nie mówię tylko pewnie o tych zawodnikach, którzy są pozyskani w tym letnim oknie, będą musieli odejść, no to jest naturalne. Ostatnia kwestia, Marka Papszuna widzieliśmy na tym spotkaniu w Sosnowcu ze Sportingiem Lizbona, szukał klub talizmanu, czy tutaj powiedziałbym, nie wiem, tam Marek wpadł na dwie minuty do szatni przed meczem. Nie kojarzę, żeby wpadł, widziałem go w okolicach szatni, widziałem go w loży, natomiast też jest tak, że rozmawialiśmy dużo wcześniej przed poszczególnymi meczami, żeby Marek nas odwiedził i przyjechał, ale sam zadeklarował, że trochę boi się, że przyniesie trochę nieszczęścia i tego szczęścia nam nie da. No i w końcu jak sytuacja wyglądała w ten sposób, że przegraliśmy mecz z Atalantą, przegraliśmy mecz u siebie ze Szturmem, to trzeba było szukać kogoś, kto szczęście może nam przynieść. I nie chcę Markowi dziękować, że przyniósł nam wiele, wiele szczęścia, ale może jakiś promyczek nadziei nam na. Czy rozumiem, że jakieś tam miejsce dla niego w czarterze do Lizbony na mecz rewanżowy macie zarezerwowane? Marek, dopóki nie będzie trenerem i nie będzie pracował na co dzień w jakimś klubie czy reprezentacji, zawsze ma miejsce nie tylko w czarterze, nie tylko w loży. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Prezes Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa, człowiek, który dużo czyta, a żeby być mądrym, to trzeba dużo czytać. Wojciech Cygan był z nami, dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniamy się. Słuchajcie, Marek Papszun, bo cały czas gdzieś tam są świeże informacje, a to Szachtar, a to Dynamo, a to Praga, wcześniej Olympiakos Pireus. No, informacji mnóstwo, ale Marek cały czas jednak jeszcze w Warszawie. Myślę, że na razie cały czas w Warszawie, natomiast no, jak to powiedziałeś, pojawiają się gdzieś oferty dla Marka. Ja myślę, że ten okres grudniowy to jest taki czas, gdzie być może Marek znajdzie klub, który pozyska trenera z pewną wizją gry, i myślę, że to będzie dobrze dla tego klubu, bo Marek jest trenerem, który nie może moim zdaniem zbyt długo czekać na oferty, bo takie wypadnięcie z rynku na pół roku, na rok czy na półtora roku, no to już stwarza trochę problemów, szczególnie na rynku polskim, jeśli chodzi o polskiego trenera na zagraniczny rynek, nie polskiego trenera na ekstraklasę, bo z tym to Marek sobie spokojnie dałby świetnie radę. Świetnie rozumiejąc ten rynek menedżerski i rynek piłki europejskiej, uważasz, że ktoś ostatecznie zdecyduje się w Europie zatrudnić Marka Papszuna? Czy to jest cały czas trudny temat dla polskiego trenera? Bardzo trudny temat dla polskiego trenera, natomiast chciałbym, żeby Marek spróbował pracy w zagranicznym klubie. To rozwinęłoby jego jako trenera, ale również dałoby przepustkę być może innym trenerom, jeśli Markowi by się udało. A mam takie wrażenie, żeby to by się udało Markowi Papszunowi, gdy był trenerem w zachodnim klubie. Bo też, Robert, trzeba powiedzieć, że jednak takie rozumienie funkcjonowania w klubie na co dzień, układanie sobie pewnych klocków, no jednak ja nie chcę tego nazywać ego, natomiast podporządkowywanie sobie pewnych tematów i kontrola poszczególnych sektorów w klubie, to zawsze kojarzyło się z Markiem Papszunem. I tak się zastanawiam, ile jest takich klubów w Polsce, które byłyby w stanie na przykład oddać Markowi Papszunowi taką władzę absolutną w każdym segmencie funkcjonowania codziennego. Ja nie wiem, czy Marek, pracując w klubie, który skonstruowany jest na sposób zachodni, bo tak funkcjonuje Raków, jest właściciel, który daje pieniądze, to nie jest klub miejski, gdzie musi spotykać się z panią od Xero na korytarzu, która krytykuje grę Rakowa. To jest klub zarządzany... Tak miałeś? Nie, natomiast znam kogoś, kto miał i mi opowiadał. Słuchajcie, ale to jest klub na poziomie zachodnim. Kolorowe czy biało-czarne to Xero? Proszę? Xero, biało-czarne czy kolorowe? To było wszystko czarno-białe, Mateuszku. Okay. Wygląda to tak, że Marek funkcjonuje w klubie zarządzanym w sposób zachodni, zarządzany przez jednego właściciela, który odpowiada majątkiem za to, co firmuje. I to jest ogromne ułatwienie. Z tego, co wiem, a trochę wiem,
Marek chce być bardzo dobrze przygotowany do tej pracy na zachodzie. Szkoda, że Czesi wygrali. To i dla nas, dla reprezentacji jest źle, ale też dochodziły nas głosy o tym, że kadra Czech. To by była piękna historia. My tak łatwo, zobaczcie, bierzemy... Ale pamiętasz, my rozmawialiśmy z Liborem Palą, który o godzinie 19:00 no Libor Pala nie przewidział. Ale nie, słuchaj, przed meczem jeszcze Polski z Mołdawią i po tym 1-0 nawet z Wyspami Owczymi powiedział, jutro jest zmiana. Tak. Przysłał mi SMS-a o 6 rano, że jednak nie będzie zmiany trenera, że zostaje do końca eliminacji trener Szilhawy. Bo uratowaliśmy go. No tak, no pewnie też tam był jakby temat grubej premii za awans do Mistrzostw Europy. Też Czeska Federacja potrafi liczyć, jak w Polsce padł remis, to też sobie policzyli, ile trzeba zapłacić za zwolnienie trenera. To jest też niesamowita sytuacja, że do nas do pracy przychodzą Czesi i Słowacy z reprezentacji z kraju, który na poziomie futbolowym jest bardzo zbliżonym. Do nas reprezentację mieliśmy przez pewien moment zdecydowanie silniejszą. I ci trenerzy u nas funkcjonują, natomiast nie ma zwrotu, czyli polscy trenerzy nie idą do pracy tam. Czy Marek Paprzon byłby takim kandydatem, bo kluby czeskie dysponują fajnymi budżetami, są w bardzo ciekawy sposób zarządzane, więc kandydatura bardzo ciekawa. No Tomek dotykał rynków zachodnich przez wiele lat i to też nie jest tak, że nie wiem, polski trener w różnych aspektach musi być dużo gorszy od zagranicznego, no bo pewnie zawsze zachowywałeś gdzieś taką, grając, kulturę oceny trenera, z którym pracujesz, no ale czy zawsze widziałeś różnicę na korzyść trenera zagranicznego względem polskiego, przyjeżdżając na reprezentację chociażby? Myślę, że nie, bo miałem do czynienia z różnymi trenerami. Ja pamiętam duet Bremen-Sztumf i tylko narzekałeś. Narzekałem, ale to tutaj to już jest taki specyficzny przypadek z tym wszystkim, bo Bremen przechodząc za Otto Rehagela, czyli no, miał coś do udowodnienia, do pokazania. Rok wcześniej Rehagel zdobył mistrzostwo z klubem, który awansował z drugiej Bundesligi. W pierwszym roku od razu zdobyli mistrzostwo. Mając w swoich szeregach Dzierkaeffa, Baslera, gdzie te dwa nazwiska nie za bardzo razem na boisku funkcjonowały, zaczął Klose grać, dostał ten Lokwens, no i by można tam tych zawodników, Marszal, mnóstwo wymieniać, ale na początku bardzo dobrze mu szło, bo pierwsze 6-7 meczy Bremę. Czyli ja nawet nie mówię o wynikach, bo wiadomo, że w piłce zagranicznej jest duży pieniądz, to piłkarz bardzo często bierze odpowiedzialność za wynik. Bardziej mi chodzi o po prostu wiedzę merytoryczną trenera. Czy uważam, że Bremę akurat z tej wiedzy absolutnie nie miał za dobre. Miał w danym momencie dobrze... myślę przygotowanego Reinharda Sztumfa, bo nie ma co mówić, katem był, ale głowę miał bardzo dobrze poukładaną, współpracował u trenera Rehagela. Później też pamiętamy, jak był Eric Gerec z trenerem, też go brał wszędzie, idąc do Marsylii, później gdzieś tam do Arabii Saudyjskiej, czy do... no to zawsze za nim szedł. I to jest trener, który tak naprawdę całą robotę zrobił temu trenerowi, ale nie uważam, żeby Bremen był. Nie dlatego, że czy później bardziej mi chodzi, animozje Tomek, były między mną. Chodzi mi, Tomek, o to, czy wchodząc do szatni trenera zagranicznego zawsze miałeś, nie wiem, dotykając jego sposobu treningu i przekazania pewnej filozofii grania, czy zawsze w karierze miałeś, wow, on wie 5 razy więcej od polskiego trenera, raczej wcale nie. Absolutnie nie, absolutnie nie, absolutnie nie, bo nawet będąc... u trenera Rehagela, no krótko, bo krótko, miesiąc czasu, ale nie wiem, czy on coś wpaja. Oczywiście, no autorytet wielki, pasmo sukcesów w różnych klubach w ostatnim roku mistrzostwa, ale też przyszedł słabszy moment i się okazało, że on sobie z tym nie poradzi, ale będąc nawet za trenera Kasperczaka, Wisile Kraków, no to był trener, który tak naprawdę... swoim spokojem, swoim przekazywaniem wiedzy, taktyki, gdzieś tam hipnotyzował zawodników siedzących w szatni i ty tak naprawdę byłeś w niego zapatrzony, a jeszcze jednocześnie wiedziałeś, co masz robić na boisku. No i gdzieś tam porównywać w tym aspekcie to absolutnie... na wyższość trenera zagranicznego nie mogę wskazywać. Marek miał trenera Smereckiego, takie to polskie nazwisko, więc pewnie był dobrze przygotowany. Natomiast słuchajcie, wracając do Marka Paprzuna, którego bardzo szanuję, bardzo dobrze mu życzę. Chciałbym, żeby się skrócił ten okres oczekiwania na nowy klub, bo wydaje mi się... Słuchaj, wydaje mi się, że Amerykanie mają takie powiedzenie catch moment, żeby łapać moment. Tak. Bo zobacz, co się na przykład dzisiaj dzieje z trenerem, którego chciały największe kluby polskie, nie było ich wtedy na nich stać, albo się nie decydowały. Na przykład mówię Paweł Rwa. Ja w tej chwili patrzę, on jest zwolniony z ostatniego klubu Ligi Czeskiej, Żliny,
gdzie sprawdzaliśmy ten wynik ostatniej kolejki. Ja mówię, ty, co się pojawił? Hokej na lodzie w rubryce piłka nożna. No, Żlina, Mlada Bolesław 5-9. Taki był wynik w tym spotkaniu. I po tym meczu ten trener zostaje zwolniony, prawda? I to jest później gdzieś po jakimś sukcesie, Marek, kwestia decyzji. Dobrej decyzji, dobrego wyboru, dobrego miejsca pracy. Ja myślę, że to jest w każdej jakby dziedzinie tego biznesu, sportu, czy normalnych ludzi, że jeżeli jesteś na fali wznoszącej, jeśli osiągnąłeś kapitalny rezultat, jeśli stworzyłeś coś i masz moment, kiedy dziękujesz, to też warto jest ten moment wykorzystać, że jesteś na fali wznoszącej. Natomiast później, tak jak tutaj wskazałeś, to jest jedna z przyczyn, że później ciężko jest znaleźć pracę. Nie w Polsce, ale mówię o zagranicy. Wracając do Marka Papszuna, Marek Papszun jako osoba, ale też jako człowiek, który potrafi stworzyć wokół siebie odpowiedni sztab ludzi, bo pamiętajmy, że siłą Marka Papszuna nie jest sam Marek Papszun, ale też sztab, z którymi ludzi otacza. Ale też trzeba powiedzieć, że to będzie nowy sztab. No właśnie, bo ten stary sztab w wielu procentach zostanie w Krakowie. Ale ja myślę, że Marek da spokojnie sobie radę z tym sztabem i znajdzie znów odpowiednich ludzi. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ja myślę, że im mniej tego czasu upłynie, tym Marek znajdzie lepsze środowisko do tego, żeby po raz kolejny znaleźć klub, którym dostanie tak ogromny kredyt zaufania, o którym mówił tutaj Robert w Rakowie. To myślę, że kluby zachodnie są przygotowane na takich trenerów. W Polsce, tak jak wspomniałeś, jeszcze nie. Być może jeszcze nie. Natomiast na Zachodzie te kluby są już przygotowane na takich trenerów. Słuchajcie, dwa słowa na koniec o Legii Warszawa, która po czterech porażkach pojechała na mecz pucharowy. Wygrała w Mostarze. Dzisiaj konfrontuje się ze Stalą Mielec i myślę, że taka wygrana, ona tutaj mocno uspokoi kibica, bo to będzie w takim przypadku drugie zwycięstwo z rzędu. Ty, Robert, panikowałeś po tych czterech porażkach, czy... Nie, spodziewaliśmy się, ja podobnie patrzyłem i na Raków, i na Legię. To są zespoły, które na dobrą sprawę w połowie rundy rozegrały cały sezon. To są oba kluby, które szukają zarządzania tego typu spotkaniami, tego typu kalendarzem. Przepraszam, że ci tylko Raków przerwę, bo liczyliśmy dokładnie 24. te mecze. 24 mecze Rakowa, chyba 12 Sportingu. Tak. Tak. No i Raków nie wstydzi się o tym, mówi trener Szwarga, Michał Garnys, o tym mówią głośno. Uczą się tego typu zarządzania kalendarzem. W Legii jest bardzo podobna sytuacja. Wydawało się, że szeroka kadra Rakowa gwarantuje jakość, ale to są kluby, które absolutnie niczego w ekstraklasie nie tracą. Ja spodziewam się dzisiaj zobaczyć znowu Legię, która odetchnęła, Legię, która oddycha, jest uśmiechnięta, rywal niewygodny. Bardzo niewygodny, taki, który zaprosi do siebie, ale kilka dobrych informacji z obozu warszawskiego. Tak, no ale już Henryk Kasperczak, Grzegorz Lato i Domarski na Łazienkowską nie przyjadą, także... ale to dalej nie jest przyjemny rywal dla warszawskiej Legii. To może być dobre spotkanie. Po prostu Legia jest w dobrym momencie, po czterech porażkach podnieść się w niewielkim stylu, świadczy o tym, że chyba wraca na dobre tory. Tak, ale trzeba też pamiętać o tym, że no, za dobrze nie spisuje się Legia w obronie. Dla Stali Mielec też to będzie mecz, gdzie mogą dużo zyskać, bo gdzieś tam każdy przewiduje, że po tym meczu pucharowym Legia pójdzie za ciosem. Nie ma co tutaj mówić, każdy z nas wie, widzi, jaką siłą ofensywną ma drużyna warszawska, ale z defensywą naprawdę uważam, że się źle dzieje. Być może ten ostatni mecz troszeczkę gdzieś tam zmieni, ale muszą przede wszystkim to ustawić. Bo... Ale chodzi ci bardziej o brak stabilizacji, brak tej stabilizacji podstawowej trójki, czy jakość piłkarzy? Jakość piłkarzy. To ci się nie podoba z tych stoperów Legii? Generalnie na dzień dzisiejszy to co grali, uważam, że nie ma chemii między nimi. Przede wszystkim, no nie uzupełniają się. Bramki, które tracą... A to jest związane z rotacjami, Tomek. Z tym, że wracają po kontuzjach. Augustyn odzyska formę za chwilę, to jest. Tylko dzisiaj, jeżeli byśmy do tego dodali, czego mi brakuje, mówię, dodali do tego stabilną formę z tyłu, to ta Legia by mogła dużo, dużo jeszcze więcej się wznieść. No tak, to wiesz, ta defensywa rzeczywiście nie wygląda najlepiej, natomiast w takim meczu jak ze Stalą Mielec, myślę, że przy tej publiczności i w momencie, kiedy Legia... W ostatnich pięciu meczach Legia przegrywa 4 razy, ale zobacz, co zrobił ten rock and roll na boisku w pierwszych miesiącach tego sezonu, gdzie Legia po prostu była rozrywką dobrą, gdzie przychodziłeś na stadion, miałeś gwarancję czegoś fajnego. I zobacz, i dzisiaj mimo 4 porażek w ostatnich 5 meczach jest Auswärtskauf. Jest komplet publiczności na Stali Mielec 15:30 niedziela, tak?
pewnie wśród tych kibiców będzie Marek Jóźwiel. Nie będzie mnie akurat, bo ja oczekuję dzisiaj od Legii zwycięstwa i przyjdę na troszeczkę lepsze mecze, na lepszego przeciwnika. Przychodzę na Legię zawsze. Wybredny klient. Zawsze przychodzę na Legię. Natomiast oglądam i komentuję tyle meczów, że naprawdę troszeczkę już mam przesyt tej piłki takiej krajowej. I dzisiaj Legia dzisiaj wygra wysoko, ponieważ po tym zwycięstwie w Mostarze znów ta energia wróci. Wróci przede wszystkim z trybun, ale wróci też wśród zawodników. Natomiast jeśli chodzi o tę defensywę, ja bym chciał, żeby Legia mimo wszystko grała bardziej stabilnie, jeśli chodzi o tą trójkę środkowych obrońców, bo tam jest dużo rotacji. Tam cały czas się kotuje, cały czas się zmienia. Tak jak powiedział Tomek, tam nie ma chemii, ale też przede wszystkim zrozumienia pewnych zachowań, bo jak patrzysz Marek, na ludzi, którzy rotacje doświadczeni... powodują ci to, że nie masz stabilności między zawodnikami. Pewne automatyzmy pewne automatyzmy się wytwarzają w momencie, kiedy grasz 5, 6, 7 meczy. Ja wiem, że są w środku puchary i tak dalej, dużo meczy, ale dla mnie to też nie jest do końca wytłumaczone. Słuchajcie, dwa ostatnie wątki zagraniczne, jeden jakby mocno polski, chociaż zagraniczny. Ja nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że kanał sportowy to jest Bułka TV, natomiast ten chłopak dokonuje rzeczy nieprawdopodobnych. Siódme czyste konto w tym sezonie, w ostatniej kolejce, kolejna wygrana, tym razem wyjazdowa z Clermont, gdzie Marcin mówił u nas, że trzeba się teraz koncentrować na tych słabszych rywalach, bo nimi i zwycięstwami nad nimi, czy z nimi zdobywa się rzeczy większe na koniec sezonu. Wciąż 4 bramki stracone przez Nicę na przestrzeni całej rozgrywki. Najlepsza defensywa w Liga, natomiast w tym meczu mieli bardzo ciężko. Nica miała bardzo ciężko, bo Clermont jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Naprawdę to jest zespół, który urwie jeszcze wielu zespołom z szczuba tabeli punkty. Marcin nie miał za dużo roboty, ale 2-3 sytuacje takie stykowe, jak zwykle był na miejscu. Dostał 5 w L'Équipe, ja taką notę wyjściową, ponieważ to nie miał za dużo do roboty, ale mimo wszystko on dobrze funkcjonuje cały czas tym blokiem defensywnym. Inicea jest takim zespołem, który jakby przeszedł na styl włoski i Farioli. Rzeczywiście jedna, dwie sytuacje do tego, żeby strzelić bramkę, wybronimy i coś strzelimy. I tak ten Inicea w tym sezonie. Że śledzę piłkę francuską od połowy lat 90. Oczywiście nie tak mocno jak kiedyś, no bo jeszcze się chodziło na tak zwane kioski do Kanału Plus, który miał podgląd na Kanale Plus Francja, żeby oglądać wasze mecze, kiedy grałeś ty, Jacek Bąk, Tomek Kłos, Piotrek Świerczewski i regularnie chciałem sobie te mecze oglądać. Potem przez moment też Mariusz w końcu lat 90. Piekarski. Natomiast dawno nie pamiętam też takiej historii, żeby ktoś tak długo nie grający w piłkę w tak krótkim czasie był rozpoznawalny w całej Francji, żeby o nim się mówiło, jak zrobił to na przestrzeni 10 meczów Marcin Bułka. Marcin jest duży, to go widać. Ja, jest duży, ale Marcin jest showmanem też również, wiesz, poza boiskiem i na boisku. Aha. Każda jego interwencja, każdy jego jakby kontakt z tą publicznością, on ma kapitalny kontakt z publicznością. A zobacz, ta francuska wie, kto to jest Bułka. No widzisz. A te dwa rzuty karne obronione, to chyba jeszcze podniosły jego prestiż, rangę. Teraz Laborde nie strzelił rzutu karnego z Nicei i później mieli ciężko te mecze otworzyć, ale Marcin jest kapitalnym gościem, jeśli chodzi o szatnię, co nie? Tam go kochają. Widzimy, jak zawodnicy z tej defensywy reagują, kiedy on coś dobrego obroni, wiesz co nie? To nie jest tylko takie, wiesz, to jest nie taki... Nie wiem, czy oni mają wyjście w ogóle, żeby reagować inaczej. Tak wielki... Nie, ale wiesz co, dostał chyba koszulkę, nie wiem, czy to... Tak, ale wiesz co, z Marcinem jesteśmy od lat... Słuchaj, Smoku to trzymał na pewnej rozpiętości. Ale słuchaj, myślę, że jak on wychodzi, to nie widzisz nic. Bramki nie widać, widzisz tylko czy Bułki, które gdzieś tam w stylu Artura rozkłada szeroko ręce. Natomiast to nie jest tak, że jak cię nie lubią, to cię zapraszają na urodziny, śluby, wesela, a tam zawsze gdzieś na czele tej listy jest Marcin Bułka, jeśli chodzi o jego kumpli, z Nicy. I słuchajcie, ostatni jeszcze temat, bo przepiękna wczoraj bramka Harry'ego Kane'a, który ma już tych goli 12 w Bundeslidze. 3 trafienia wczoraj w konfrontacji z Darmstadt. Jakby ekspert na przykład... Goni Guirassy'ego. Tak, Guirassy, wiesz, jest skontuzjowany, tak. Potem pojedzie na Puchar Afryki, więc tak naprawdę to już jest kwestia, kiedy go przegoni, kiedy go złapie za koszulkę i minie.
Natomiast do wczoraj też taki mecz niesamowity, miałem okazję go komentować, taki dla Roberta, bo pierwsza połowa, to po pierwszej połowie stanąłby ekspert telewizyjny wczoraj po pierwszej połowie, to by powiedział Darmstadt, kapitalny pressing, swobodne rozegranie piłki, 0-0, tak, do przerwy. Zapeklowany. No, a tutaj wiesz, ile się tam działo, 3 czerwone kartki, a druga połowa, no to grali jak ze strażakami albo policjantami, Bayern Monachium i cały czas w dziadka. Niesamowite, mecze i w Bundesliga. Ale gol z połowy, panie Tomku, gol z połowy, także coś to zapamiętam. Tak, ja myślę, że rok temu oczywiście Kahn się, dyrektor sportowy, wtedy uparł na Sadio Mane, ale gdzieś tam przy odejściu Roberta Lewandowskiego samo nasuwało się pytanie, czy oni wezmą od razu Harry'ego Kane'a. Oczywiście tam chodziło o pieniądze i tak dalej. Ale to chyba każdy z nas się zgadza, że on, będąc jeszcze w Tottenhamie, no będzie pasował do tej drużyny. Ma taką łatwość w pojedynkach, jeden na jeden, łatwość strzelania bramek, łatwość dochodzenia do sytuacji bramkowych, że no dzisiaj Hennes tak naprawdę, bo pewnie on gdzieś tam w kuluarach i z tylnego fotela był zwolennikiem, orędownikiem tego transferu, no może czuć się na piedestale. Nie, no wczoraj powiem ci, że po tym lobby, jak pokazały kamery trybuny, to jak wstał Hennes i Rummenigge, to było widać. Od razu duma, to było przez ostatnie dwa lata. Mogą to być młodzi dyrektorzy, ale jak my tego nie ułożymy. Ale to jest ten moment, gdy Anglicy dużo lepiej czują się na kontynencie. To nie było takie oczywiste dla Anglików wyjeżdżających wcześniej. Kogo pamiętamy z takich wybitnych? Chris Waddle w Marsylii, to tyle. A to nie było takie oczywiste, że nie dawali sobie rady. Nie dawali. Bellingham, rozmawialiśmy Sancho, o jak jeszcze Dortmundu. Był w Dortmundzie. Czemu Anglicy przyjeżdżają do Dortmundu? Pamiętasz? No, to jest... Jeden z zarządców Borussii mówi, bo tu stworzyliśmy im dobry klimat. Cork, no. Tu się na nich liczy, tutaj mają fajną budowę, tu na nich pracują. Sancho grał, tam przestał. Tak, Bellingham przeszedł następny, teraz Bayno Gittens. No cały czas gdzieś jednak jest ta komunikacja. I ten Dortmund tworzy dobry klimat, a Harry Kane, no i ja będę wspominał ten mecz z Włochami, kiedy stoperów włoskich z Kalwaniego wziął pod pachę bieg, drugim powiedział, halo, ty nie podchodź, bo ja sobie strzelę, odtrącę cię. To jest problem. A przy okazji, myślę, tak patrząc na Harry'ego Kane'a, taki kurczę Anglik z łagodną twarzą. Taki sympatyczny do wszystkich, nie ma jakiejś takiej arogancji, że jestem z lepszego świata piłkarskiego. Absolutnie. W przeszłości mnie jest bardzo, ta skromność od niego bije. Od Harry Kane'a bije ta skromność. Zobaczcie, jak Musiala zaczął inaczej funkcjonować tutaj w tej Thomas drużynie. Miller, nie? No kurde, to w ogóle on ożywił całą grę Bayernu Monachium. Jest w ogóle bardzo ciekawe teraz pytanie przed klasikerem, bo klasiker przecież za tydzień, a w tej chwili mają kontuzjowanego Goreckę. Kimmich dostał czerwoną, będzie pauzował. Guerreiro, którego też ustawiano w Dortmundzie w środku pola, jest kontuzjowany. Teoretycznie zostaje w tej chwili tylko Laimer, Austriak, który gra wyżej, lubi takie skoki pressingowe i zostaje dziura. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w rywalizacji z Dortmundem, ale pewnie o tym meczu, o klasikerze będziemy sobie rozmawiać już za tydzień. Dzisiaj państwu pięknie dziękujemy. Polecamy, żeby oprócz oglądania meczów, a także jutrzejszej mocy futbolu, dzisiaj znaleźć czas na spacer, tak jak były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, no bo ładna pogoda. Nie wiadomo, Mandziary, tam szpacirem, ja tak? Ja już lecę ze swoją małżonką do Kabackiego, także. Lecisz? Tak, kochanie, szykuj się, bo już tam jestem gotowy na 10 kilometrów. Padła odważna deklaracja. W naszym studiu dzisiaj było Tomaszów dwóch, Tomasz Kłos, Tomasz Podoliński, dziękuję bardzo. Łukasz Podoliński i Tomasz Włodarczy, znaczy Marek Jóźwiak, dziękuję. Bardzo dziękujemy za... Duszek Boniek, Ginkofa na pamięci koncentrację. Zbigniew Boniek jest niesamowity, wiesz, on czasami mu się zdarzy przekręcić. A dzisiaj Derby Manchesteru? Nazwisko czy imię, prawda? No, pamiętacie, tak. Powołał między innymi na mecz z Grecją do Szczecina, goszcząc zresztą ze mną na meczu PAOK Saloniki, Panathinaikos, defensywnego pomocnika, Kukułkę, jak on to mówi. Chodziło mu oczywiście o Mariusza. Ale było blisko. Kukiełkę. No było blisko, no. Słuchajcie, jutro moc futbolu. Michał Pol przywita was o godzinie 10:00 za lożę. Pięknie dziękuję. Dobrej niedzieli państwu życzymy. Uśmiechajcie się, bo coś tak mało tego uśmiechu w naszym codziennym życiu w ostatnich miesiącach. Kłaniamy się.